Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym Szperaczu, w którym opowiemy sobie o wręcz przerażającej historii dzieciństwa twórcy takich gier jak Super Meat Boy czy też The Binding of Isaac, która przy okazji opowie nam o tym, dlaczego te gry wyglądają właśnie jak wyglądają. Zapraszam Was do oglądania. Edmund Macmillan. To właśnie on jest twórcą gier takich jak The Binding of Isaac oraz Super Meat Boy. Jednak co takiego sprawia, że te gry właśnie tak wyglądają? Co sprawiło, że są one tak odpychające, a mimo to dość wciągające? O tym opowiem Wam właśnie teraz. Wszystko zaczęło się, gdy był małym chłopcem. Pewnego dnia w szkole na lekcji wychowawczej nauczycielka zwróciła uwagę na jego dość niepokojące rysunki. Zaniepokojona wizjami wtedy jeszcze małego Edmunda, postanowiła wysłać go na badania psychologiczne. Gdy jego matka dowiedziała się o tym, prędko zadzwoniła do wychowawczyni, zarzucając jej, że jak śmie oskarżać syna o problemy psychiczne, tłumacząc, że jest artystą i kocha sztukę. Ta jednak odpowiedziała jej dość dosadnie, iż to nie jest sztuka, to jest wołanie o pomoc. Przyglądając się grom stworzonym przez Macmillana, łatwo zauważyć, że możliwe, iż jego psychika skrywa niejedną traumę. W końcu mamy do czynienia z historiami o krwawiącym chłopcu z mięsa, który przemierza kolejno poziomy, by dostać się do swojej bandażowej wybranki, oraz o chłopaku, którego chora psychicznie matka chce złożyć go w ofierze, przez co zmuszony jest uciec do piwnicy, którą zamieszkują przerażające potwory oraz uosobienia samych grzechów. Jak nieraz podkreślał Macmillan, w grach przekazuje uczucie paranoi, lęku, klaustrofobii oraz szaleństwa. Jednak dlaczego akurat te nastroje wtłaczał do swoich gier? Jak się później okazało, wszystko to miało przypominać swego rodzaju terapię, która miała pozwolić przestać mu myśleć o jego przeszłości, przez którą to właśnie jego gry wyglądają tak jak wyglądają. Okazało się bowiem, że Macmillan wychował się w bardzo specyficznym środowisku. W skład jego rodziny wchodzili byli alkoholicy, narkomani, którzy po nagłym nawróceniu się z powrotem na wiarę chrześcijańską popadli w absolutyzm moralny, który śmiało można porównać z fanatyzmem, czego najczęstszą ofiarą był właśnie młody Edmund. Całe dzieciństwo wmawiali mu, że pójdzie do piekła z najróżniejszych przyczyn, takich jak czytanie i rysowanie komiksów, czy też granie w gry planszowe z elementami magii. Jedną ze sprzeczek z rodzicami, którą wspomina twórca, jest ta, w której jak miał 11 lat, oskarżali go o bycie gejem. Zarzucali mu to tylko dlatego, że w jednej z rozmów powiedział, iż geje nie są źli. Na co ojciec wybuchowo odpowiedział, że nie zdaje sobie sprawy z tego, co mówi. Nieustająca presja ze strony rodziców nie mogła nie wpłynąć na dorastającego wtedy Macmillana. Powstała u niego wtedy wypaczona wizja religii, którą widzimy przykładowo w The Binding of Isaac. Jak widzimy, lęki i traumy z dzieciństwa twórcy do dziś znajdują swoje odbicie w tworzonych przez niego grach. Więc czy terapia przez tworzenie gier przyniosła efekt? Jak mówi sam twórca, owszem, udało mu się przez to uporać z drzemiącymi w sobie problemami oraz poukładać sobie życie. Mówiąc o jego życiu, warto też wspomnieć o tym, że Edmund jest szczęśliwie żonaty, więc ma również osobę, która zawsze pomoże mu w chwilach słabości. A więc to już tyle w tym odcinku. Oczywiście dziękuję Wam za oglądanie i mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeżeli Wam się podobał, nie zapomnijcie zostawić kciuka pod spodem oraz możecie skomentować, proponując swój temat na kolejny odcinek. Teraz daję Wam chwilę na ochłonięcie po tym jakże creepy klimacie. Okej, skoro już ochłonęliście, to zachęcam Was również, abyście wbili na Facebooka, którego link macie w opisie. Zapraszam Was także na mojego Snapchata, na którym ostatnio troszeczkę snapuję. Dziękuję Wam za oglądanie, no i cześć!